Pluszaki rozrabiaki. Uwierz w siebie. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w Pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez Ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z Tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie Ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez Ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego Pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry, na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w Pluszakowie z Tulkiem, Kolcem, Łatkiem, Zdrabką i Pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Nawet w ponury jesienny dzień, gdy za oknem deszcz, pluszaki nie potrafią się nudzić. Dziś postanowiły wybudować tor samochodowy. Wielki plac zabaw dla wszystkich pojazdów z Pluszakowa. Uff, dół skończony, ale co z górą? Z górą? Jesteśmy za niscy. Nie dosięgniemy tak wysoko. Och, górne elementy musi pospinać dziadek. Problem w tym, że babcio jest do wieczora zajęty. Będzie mógł nam pomóc dopiero jutro. Jutro? Szkoda. Myślałem, że samochody jeszcze dziś pobawią się na torze. Trudno, musimy zaczekać. A teraz zróbmy sobie przerwę. Co powiecie na małe co nieco? Tor wygląda fajowo! No! Myślicie, że spodoba się samochodom? O, tak! Będą zachwycone! No nie. A co ty tu robisz? Przecież wszystkie pojazdy powinny być w garażach. Jesteś samochodowym szpiegiem? Nie jestem szpiegiem, mam na imię Bartek. Wybrałem się na przejażdżkę i przez uchylone drzwi
Przez przypadek zobaczyłem ten wspaniały tor. Podoba ci się? To prezent dla was. Dla wszystkich samochodów z Pluszakowa. Ale musisz obiecać, że nie zdradzisz tajemnicy pozostałym, bo wiesz, to ma być niespodzianka. Nie martwcie się, nikomu nic nie powiem. Zresztą i tak rzadko rozmawiam z innymi samochodami. A właściwie to wcale. Więc nie musicie się obawiać i nie zdradzę waszej tajemnicy. Nie rozmawiasz z samochodami? Dlaczego? A kto chciałby przyjaźnić się z czymś takim jak ja? Tylko na mnie spójrzcie. Niby wyglądam jak inne auta. Mam koła i kierownicę. Ale mam też to dziwne ramię, które właściwie nie wiem do czego służy. Jest niepotrzebne i brzydkie. No sami powiedzcie, jaki samochód chciałby się bawić z takim dziwadłem? Chyba żartujesz. Jakim znowu dziwadłem? Jesteś fantastycznym samochodem. Każdy chciałby się z tobą bawić. Każdy? Czyli kto? Na przykład my. Naprawdę? Chcecie się ze mną bawić? I nie przeszkadza wam moje ramię? Daj spokój, Bartek! Twoje ramię jest świetne! Można nim robić tyle bombowych rzeczy! Bombowych? No pewnie! Możesz nim grać w piłkę! Albo malować! Albo machlować! Albo... grać w kolorowe pierścienie! Jak się masz? Świetnie się składa, że jesteś w Pluszakowie! Co? Tęskniło się za kolcem, he? Bartek to fantastyczny samochód, ale brak mu wiary w siebie. Musimy coś na to zaradzić. Pomóż mi zachęcić go do zabawy. Chodźmy do magazynu poszukać kolorowych obręczy. Magazyn. Kliknij na obręcze, żeby rozpocząć grę. Gra kolorowe pierścienie. Każdy potrafi grać w kolorowe pierścienie. Bartek zaraz się o tym przekona. Dopasowuj i zbijaj pierścienie tego samego koloru. Za każde dwa zbicia Bartek dostanie obręcz na swoim ramieniu. Musisz zapełnić całe jego ramię, ale masz na to tylko 3 minuty. Steruj lotem pierścieni za pomocą strzałek na klawiaturze. W lewo, w prawo i w dół. Tak trzymaj, brachu! Tak jest! Tak trzymaj, brachu! Tak trzymaj, brachu! Ekstra! Tak trzymaj, brachu! Ekstra! Tak trzymaj, brachu! Ekstra! Rewelacja! Gra z Bartkiem to świetna zabawa! No i co powiesz? Grałeś jak prawdziwy zawodowiec! Twoje ramię świetnie się nadaje do zabawy! Mieliście rację! Dziękuję wam, było odjazdowo!
Brawo! Czas na niespodziankę! W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Gra w kolorowe pierścienie na pewno spodoba się też innym samochodom. Innym samochodom? Raczej wątpię. Chciały się ze mną bawić. Dlaczego nie? Bo one nie bawią się z byle kim. Przecież ty nie jesteś byle kim. A kim jestem? Gdybym był wyścigówką, która mknie po drogach jak błyskawica. Albo chociaż silną ciężarówką, która może przewozić meble dla lalek. Ale ja przecież nic nie potrafię. O! To dziadek! Kochani, od kilku dni szukam koparki. Nie widzieliście jej przypadkiem? Nie ma jej ani w garażu, ani na sklepowych półkach. Koparki? Nie, nawet nie wiedzieliśmy, że mamy w Pluszakowie koparkę. Nie widzieliście? To ciekawe, bo stoi obok was. Co? O tobie mówię, przyjacielu. Twój chwytak przeleżał za sklepowym regałem parę dobrych lat. Ściągnąłem z niego grubą warstwę pajęczyny. Chyba już zdążyłeś zapomnieć, że w ogóle go miałeś. Zaczekaj, mój mały. Zaraz cię naprawimy. No, gotowe. Jesteś jak nowy. A teraz zostawiam cię z pluszakami i wracam do pracy. Koparka? Słyszeliście? Bartek jest koparką. O rety! Teraz już wiem, do czego służy moje ramię. Jestem koparką. Hej, skoro Bartek jest koparką, może pomóc nam dokończyć budowę toru. Naprawdę? Mogę? O tak, potrafisz coś, czego nie potrafią inne pojazdy. Możesz kopać i przenosić ciężkie przedmioty. Oj, sięgać tam, gdzie nie dosięgnie żaden inny samochód. A to dopiero! Bartek jest koparką! Świetnie się składa, bo z jego pomocą będziemy mogli dokończyć budowę toru samochodowego. Wracajmy do warsztatu i bierzmy się do pracy! Warsztat. Kliknij na tor, żeby rozpocząć grę. Gra. Budowa toru. Gotowy? Mam nadzieję, że tak, bo bez twojej pomocy raczej się nie obędzie. Steruj chwytakiem koparki za pomocą strzałek w prawo, w lewo, w dół i w górę, sortując elementy toru do właściwych pudełek. Aby podnieść lub odłożyć wybraną część, naciśnij spację. Zaczynamy! O to chodziło. Oj nie, to nie to pudełko, brachu. Pasuje idealnie. O to chodziło. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. O to chodziło. Udało się! Dzięki współpracy z Bartkiem udało ci się wypełnić wszystkie pudełka. Stworzyliście z Bartkiem świetny duet. Oto wasze dzieło. Hurra! Brawo! Czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium.
Tor jest fantastyczny. Wszystko dzięki tobie, Bartku. Spisałeś się na medal. O, trzeba przetestować to cudo, zanim ściągniemy tu samochody. Pierwszy zjazd należy się Bartkowi. Mnie? Naprawdę? Mógłbym zjechać jako pierwszy? No co się dziwisz? Jesteś naszym bohaterem. Gdyby nie ty, Tor nie powstałby tak szybko. Orety, to dla mnie zaszczyt. W takim razie zapraszam was na siedzenia, tylko zapnijcie dobrze pasy i trzymajcie się mocno. Zjazd mega szybkim torem, a? To dopiero będzie ubaw. Przydadzą się kaski i ochraniacze. Poszukajmy ich w piwnicy. Piwnica. Kliknij na kask, żeby rozpocząć grę. Gra Rajd po torze. Zapowiada się niezła jazda. Tor prezentuje się kapitalnie. Kieruj koparką za pomocą strzałek w górę i w dół oraz w prawo i w lewo. Aby przeskoczyć przeszkodę, naciśnij spację. Jeżeli 3 razy nie uda ci się ominąć przeszkody, będziesz musiał się cofnąć. No to ręce na kierownicę, noga na gaz i ruszamy! Wspaniały! Pora, żeby zobaczyły go wszystkie samochody z Pluszakowa! Brawo! Czas na niespodziankę! W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Chyba im się podoba. Podoba? No co ty? Są zachwycone! Zaprośmy je do zabawy. Nie, nie my. Zrobi to Bartek. Ja... Żadnego ale. Po prostu podjedź i zaproś je na tor. A jeśli nie będą chciały ze mną rozmawiać? Dopóki nie sprawdzisz, nigdy się tego nie dowiesz. No dalej, dasz radę, jedź. Orety, a jeśli nie będą chciały, a jeśli... Ojej! Cześć! Jestem Bartek. Chciałem... Bartek? Miło cię w końcu poznać. W końcu? Już od dłuższego czasu chcieliśmy z tobą pogadać, tylko nie byliśmy pewni, czy masz na to ochotę. Naprawdę? Chcieliście? No, pewnie. Im nas więcej, tym lepiej.
Nieważne, czy jesteś wyścigówką, koparką czy pługiem, każdy jest tu mile widziany. Im więcej kół i klaksonów, tym lepsza zabawa. O rety, a ja tak się bałem. Głupta ze mnie. Czekamy na otwarcie toru. Mamy nadzieję, że pobawisz się z nami. O tak, bardzo chętnie. Właściwie to tor jest już otwarty. Możemy jechać. Odjazdowo, ruszajmy. No i co? Tak się bał, a poradził sobie świetnie. Bo jest świetnym samochodem. Tylko o tym zapomniał. Tak samo jak o swoim zgubionym chwytaku. Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory oraz gry, które udało ci się przejść, są zgromadzone w telewizorku. Kiedy najedziesz na obrazek, usłyszysz, jaka scenka bądź gra się pod nim kryje. Kliknij na wybrany obrazek, a następnie na zieloną strzałeczkę u dołu ekranu, aby go odtworzyć. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Jeśli chcesz opuścić telewizorek, kliknij na ikonę drzwi. Przewodnik po grze. Wprowadzenie. Gra... Kolorowe pierścienie. Scena pierwsza. Gra. Budowa toru. Scena druga. Gra. Rajd po torze. Scena trzecia.
Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku wraz z pluszakami spotkacie nowego, pierzastego bohatera i dowiecie się, że wygląd nie zawsze ma znaczenie. Następny numer już od 30 października w kioskach.